Jesteśmy w Zagrodzie Felicji Cyrulowej. Tak nazywa się to miejsce, taki mały, mały skansen na Powiślu Dąbrowskim. Jest to filia Muzeum Okrągłego w Tarnowie. Na terenie tego naszego skansenu znajdują się trzy budynki, chociaż głównym budynkiem jest dom znanej. Już nieżyjącej malarki, propagatorki znanej sztuki, unikatowej sztuki zdobniczej yy, na powiślu Dąbrowskiej, Felicji Curyłowej. Jej zagroda składała się z domu mieszkalnego, z olbrzymiej stodoły i stajnik, tu połączonej razem z oborą. Najstarszym budynkiem jest chata biedniacka, która akurat. Jest za moimi plecami. Jest to jedyny budynek na tym y, terenie pokryty właśnie szczechą. Oprócz tych dwóch budynków znajduje się tu także jeszcze przepiękny dom, ale już nowszy, kryty dachówką, ale bardzo też znanej malarki. Także nieżyjącej Stefanii Łączyńskiej. Jest to wyjątkowy dom, bo wyjątkowa była malarka, którą trudno by było porównać do jakiejkolwiek innej jeszcze żyjącej obecnie, a nawet pracującej i malującej w jej czasach. Więc te trzy takie oryginalne, powiedzmy, budynki możemy tutaj podziwiać w naszym skansenie. Układ budynków w zagrodzie jest raczej rozproszony, jak tu możemy też zobaczyć, czyli osobno stodoła, osobno stajnia z oborą, osobno budynek mieszkalny. Nie jest to reguła, bo, bo mamy do czynienia także na tym terenie z zagrodami, gdzie na przykład stajnia i obora jest razem połączone, nie są rozrzucone, ale generalnie właściwie tu Charakterystyczną jest to, że właśnie jest to wielobudynkowy układ w kształcie litery U. Główna, główny budynek, czyli budynek dom felicji Curyłowej. Jest to taki charakterystyczny budynek drewniany dla tych okolic. Jest to budynek szerokofrontowy o układzie takim typowym, czyli amfilada. Czyli wej... główne wejście prowadzi do sieni, a z sieni rozchodzi się na prawo izba czarna, czyli kuchnia, z której prowadzą drzwi do komory, a z sieni po lewej stronie wchodzimy do izby białej. Wejście do komory w budynku Stefani Curyłowej jest od tyłu. Nie ma wejścia od frontu do komory, jak jest w przypadku chaty Biedniackiej i chaty Stefanii Łączyńskiej, jest wejście od tyłu. Chata Biedniacka, która jest tu zaprezentowana w naszym miniskansenie, to jest taka typowa architektura na planie jednotraktu, to znaczy wchodzimy głównym wejściem umieszczonym w ścianie frontowej do maleńkiej sieni. Która jest przydzielona na połowy. Ta druga część tej sieni to jest maleńka stajenka, natomiast drzwi, które znajdują się w sieni, prowadzą do jednej izby, izby czarnej, która oczywiście musiała pełnić funkcję izby białej, czyli była pomieszczeniem wielofunkcyjnym. Była tam kuchnia, ale oczywiście miejsca także i do spania. Z izby czarnej, czyli naszej kuchni w Chacie Biedniackiej, jest jeszcze jedno wejście, które prowadzi do komory, czyli tej dawnej spiżarni, która musiała się znajdować pod ręką, ale ta komora posiadała jeszcze jedno wejście, które prowadziło na zewnątrz, a jeżeli staniemy przed. Ścianą frontową chaty, to jest to wejście od strony głównej. Podobny układ, bardzo podobny jest w domu pani Stefany Łączyńskiej. Tylko, że jest to chata jednotraktowa, to znaczy, że sień nie jest podzielona, tylko jest podobnie zbudowana chata jak dom Felicji Curyłowej. Czyli sień jest jakby takim miejscem, który oddziela izbę. Czarną, czyli kuchnię znajdującą się po lewej stronie. Z kuchni mamy też drzwi prowadzące do komory, a w komorze też znajdują się drzwi, które wyprowadza, można wyjść na zewnątrz. Natomiast także w sieni znajdują się jeszcze jedne drzwi po prawej stronie, które prowadzą do izby białej. Czyli chata Stefani Łączyńskiej i chata felicji cyrułowej to są bardzo podobne chaty. Jeden i drugi jest budowany. Na bazie układu zrębowego, czyli układ takich beli na podmurówkach. Te są na podmurówkach. Natomiast budynek Felicy Curułowej różni się tym od tych dwóch, że on na zewnątrz jest już szalowany. W przeciwieństwie do poprzednich, które. Mają tylko bielone bele. Belki są bielone, i tak tutaj możemy je oglądać, i pokryte lekko niebieską farbą, czyli ultramaryną, jak to robiło, także i ściany wewnątrz też tym kolorem były bielone. Najstarszy typ pokrycia dachu mamy w chacie biedniackiej, gdzie mamy dach czterospadowy, kryty szczechą. Natomiast tamte właśnie dwa budynki są pokryte już dachówką. W tych wszystkich trzech przypadkach są to oczywiście budowa krokwiowa. Oglądając dom Stefanii Łączyńskiej, od razu widać, że wzory, stylistyka jej zdobnictwa odbiega całkowicie od tego, co Państwo mogą tutaj współcześnie zobaczyć, bo tradycyjne to zdobnictwo się rozwija cały czas, nie zanikło. To jest rzecz faktycznie unikatowa nie tylko w skali polskiej, ale w ogóle Europy, a nawet mogę powiedzieć śmiało świata, ponieważ zdobnictwo tego typu tu jest ciągle żywe. Jest ponad 100 malarek malujących ciągle i domy, które malują i ozdabiają zewnątrz i na zewnątrz możemy oglądać. Ale... Malują na, u nas w naszych terenach ponad 13 wsiach. To jest całe Powiśle Dąbrowskie. Znajdujące się. Jest to teren krakowiaków wschodnich. Mamy charakterystyczne zdobienie na naszych studniach. To są naj, ba, najczęściej studnie, które tutaj się znajdują. To są studnie z żurawiem, gdzie oczywiście cały krąg betonowy jest zdobiony malaturą barwną. Jeżeli mamy do czynienia z zagrodą, gdzie wielobudynkową, to stodoła oczywiście jest osobna, olbrzymia stodoła. Jeszcze jeżeli mamy te stodoły stojące, w niektórych tutaj zagrodach, miejscach w Zalipiu, to u malarek te stodoły są wymalowane. Oprócz tego możemy czasem spotkać osobno stojące, tak jak tutaj jest właśnie przykład tej zagrodzie, stajnie i obory, oczywiście. Także muszą być wymalowane w różne wzory, łącznie z psią budą. Te psie budy to już jest zawsze, to jest tradycja, że są te wymalowane, ale także wolno stojące. Nie wiem czy teraz mam użyć określenia sławojki, bo jeżeli powiem latryna, to nie wiem czy to jest zrozumiałe określenie. Także są wymalowane na zewnątrz, a także i w środku przepiękne wzory. Kwiatowe. Tu jedynie pies nie jest wymalowany, je pod warunkiem, że uciekł. Malowane są drzewa, malowane są sztachety w płotach, malowane są nawet kamienie. Oczywiście budynki drewniane były także w konstrukcji zrębowej. Wysokość ich była przeróżna. Wiadomo, że nad w zagrodzie dominowała stodoła, wysoka, potężna stodoła, z boiskiem pośrodku z sąsiekami po bokach. Wiadomo, przy niektórych stodołach znajdowały się także miejsca jeszcze z boku dobudowane na drewutnie, na wozy mniejsze. No, to zależy z jakim gospodarstwem, z jaką zamożnością gospodarza mamy do czynienia. Oczywiście mniejszą, mniejszą wysokością charakteryzowały się budynki przeznaczone dla zwierząt, czyli stajnia, oboru. A w takiej chacie biedniackiej to nie mamy do czynienia ani ze stadnią, ani z oborą. Tutaj te zwierzęta, które były najcenniejsze dla gospodarza, by znajdowały się, jak to mogę powiedzieć, kolokwialnie, pod ręką, to znaczy w tej sieni, gdzie było wydzielone miejsce nie tylko dla krowy, ale także w sieni znajdowało się miejsce i na świnie i na chlewik i na grze dla kur. I to można zobaczyć także w niektórych dawnych właśnie budynkach, gdzie że mamy w sieni maleńkie okienko, czasami znajdowało się i drąg, gdzie kury mogły sobie wchodzić do środka do sieni. W komorze czasem były robione takie małe otwory u dołu dla kota, jak mówili, żeby pilnował przed myszami, chociaż otwór dla myszy też, prawda, mógł być ułatwieniem, ale były także odpowiednie przyrządy, które były konstruowane przez gospodarze do łapania tych gryzoni. Jesteśmy wewnętrzną chaty biedniackiej, a konkretnie w izbie czarnej, czyli tym jedynym pomieszczeniu mieszkalnym, który musiał spełniać wiele funkcji, bo był i pomieszczeniem gospodarczym i sypialnią i miejscem przyjmowania gości, jeśli takowy się do chałupy zawitali. Tutaj głównym takim centralnym najwięcej miejsca zajmował, był oczywiście piec, piec gliniany, bielony, na którym mamy poukładane żeliwne garnki. Nie mamy tutaj kredę, bo jest to chata biedniacka, więc miejsca, gdzie można było przechowywać naczynia, to był przede wszystkim piec zawieszona półka z hakami, na której wisiały garnuszki, garnki na mm, ławkach ułożonych przy piecu były pokładane także różne: dzierże, koszyki, maśnica obok ławki mamy ustawioną stoi prasa do sera drewniana. Jest to prasa pionowa, ale tutaj na naszym terenie spotykamy także prasy poziome. Po drugiej stronie pieca w kącie Ustawione mamy łóżko, gdzie sypiali gospodarze. Blisko gospodyni, która musiała mieć dziecko pod ręką, malutkie dziecko, jest ustawiona niewielka kołyska drewniana. Wiadomo, większość sprzętów, jeśli była to możliwość, zrobił sobie sam gospodarz. Bo przypominam, jesteśmy w chacie biedniackiej, czyli biednych gospodarzy. Jest to bardzo skromne. Jak widać tutaj wyposażenie całej tej chałupy, ma pod oknami, gdzie zjaśnił mamy ustawioną ławę, stół Skrzynie, w której chowało się najcenniejsze rzeczy, ale także i ubrania, i niewielkie jakieś półeczki, na których jeszcze coś można było pouk poukładać. Natomiast takim bardziej reprezentatywnym y, przedmiotem jest tam tutaj jest galeria obra Galeria może za duże słowo w tej chacie, ale obrazy święte zawieszone nad łóżkiem, czyli w tym najbardziej, powiedzmy, takim reprezentacyjnym miejscu. W tej izbie. Co taką charakterystyczną tych obrazów tutaj, ale nie tylko tu, bo to możemy także w innych terenach w Polsce spotkać, jest pewien sposób zawieszania obrazów. To, że chałupy były niskie, spowodowało to, że nie można było tych wielkich obrazów, tych oleodruków świętych, tak pionowo zawiesić. Więc bardzo często były zawieszone pod skosem. W niewielkiej komorze, do której wchodzimy, z naszej izby czarnej. Także znajdowało się wiele różnych sprzętów i narzędzi gospodarczych, które musiały służyć tutaj gospodarzom, ale także i do przechowywania żywności. Mamy zawieszoną taką drewnianą półkę na których, pod powałop, na której były układane chleby, prawda, daleko od ziemi, żeby i gryzonie, i zwierzęta się dostały, a także i dzieci, które przypadkiem może wpadły do komory, a nuż była otwarta komora i można było coś z niej, jakieś jedzenie zabrać, więc to też. A wiadomo, że w tych czasach, gdzie bieda doskwierała, te posiłki raczej były wydzielane, szczególnie chleb, który prawda, był bardzo cenny dla tych ludzi, tych właśnie biedniejszych. Jesteśmy w domu Felicji Surzyłowej, a konkretnie w izbie czarnej, czyli w kuchni, po prostu w kuchni. Możemy tu podziwiać przepiękne malatury, które wykonała malarka na ścianach, na powale, na piecu, ale także na innych rzeczach, a konkretnie chodzi mi tutaj o narzutę na. Łóżko, obrus. Oprócz tego możemy zobaczyć tutaj oryginalne, zawieszone u okna, wycinane firaneczki w papierze. Takie firanki też spotykałyśmy i możemy spotkać w innych domach. U niektórych, tu są jednokolorowe, białe, ale niektóre malarki barwią, bo wycinanka barwna jest też jedną z cech charakterystycznych tutaj, jeśli chodzi o plastykę obrzędową na powiślu. Można zwrócić uwagę, Uwagę tu także na obrazy, które są zawieszone na ścianie. Może nic by nie było dziwnego w tych obrazach, bo obrazy o tematyce religijnej są popularne w każdej chacie w Polsce, ale tu chodzi przede wszystkim zwrócić uwagę na zdobienie tych obrazów. One są podmalowywane, a wzory to są wzory charakterystyczne dla właśnie tego regionu, a jednocześnie są wzbogacane te obrazy kwiatami wykonywanymi z kolorowej, barwnej, właśnie kolorowej bibułki. A z tej bibuły także panie tutaj wykonują i do dzisiaj pająki kolorowe, piękne pająki, które są zawieszane przede wszystkim na okres świąteczny. Znaczy w naszym domu, Felicji Curyłowej, możemy je zobaczyć oczywiście w izbie białej, nie w kuchennej. Natomiast tutaj w kuchni na skrzyni kolorowej, malowanej, oczywiście przez malarkę, mamy rózgę też przez nią wykonaną rózgę weselną, bo rózga weselna jest takim charakterystycznym atry atrybutem starosty weselnego tu u Krakowiaków Wschodni. Ale. Oprócz tego, co Państwu opowiadałam, tutaj możemy także w jednym miejscu spotkać trzy techniki malarskie. Od tej najbardziej starej, tradycyjnej, czyli czarno-białej. Tutaj jest taka klapa, która jest na piecu umieszczona, jest właśnie wykonana tą techniką. Czyli czarna klapa, a na niej białe packi. Malowanie to zaczęło się właśnie od tego, od tego rodzaju. To znaczy, jak były dawniej izby kurne, chaty kurne, to znaczy chaty pozbawione komina, wiadomo, że dym, dym z pieca roznosił się po całej chałupie. I górna część ścian musiała być okopcona, była czarna. Kobiety w pewnym momencie wpadły na pomysł, że można to wnętrze jakoś sobie urozmaicić, upiększyć, prawda, wrażliwe na tą. Na to postanowiły to zrobić w ten sposób, że wykorzystywały białą glinkę do wykonywania takich bardzo prostych, geometrycznych wzorów, które my nazywamy packami. Bo taki kształt przybierały. Te paczki były wykonywane wewnątrz. To znaczy, że pierwotne malatury zalipiańskie, które tak teraz podziwiamy współcześnie, były, znane, były robione pierwotnie tylko wewnętrzną. Dopiero rozwojem tej malatury i całego wzornictwa i kolorystyki stało się tak, że wyszło to na zewnątrz i domy na zewnątrz zostały także przeozdabiane. W sieni na, na powale możemy tutaj w tej chacie curyłowej zobaczyć już taką troszeczkę rozwiniętą technikę tą pierwotną, bo na powale czarnej nie mamy pacek, tylko białą glinką już takie roślinne, stylizowane wzory są namalowane. A cała reszta już domu to oczywiście barwna, kolorowa jest wszędzie. Szczególnie na sufitach, bo nie u wszystkich malarek sufity. Są tak bogato zdobione, jak tu widzimy, właśnie w domu Felicji Curyłowej. Taką jeszcze z takich charakterystycznych ozdób tutaj dla tego regionu, nie tylko dla tej chaty curyłowej, są malowanki wykonywane na papierze, różnego gatunku papieru, i te malowanki są albo prostym, na prostym, takim prostokątnym albo kwadratowym papierze wykonywane, ale są też malowanki, które my nazywamy rogówkami. Owszem, jest to też kwadrat, tylko specjalnie, specyficznie zawieszony tymi ostrymi krawędziami w dół. Jedną inną, jeszcze taką rzeczą charakterystyczną w tym całym zdobnictwie zalipiańskim są tak zwane dywany. Dywan kojarzy się z dywanem, prawda, jaki na podłogę się kładzie albo na wschodzie zawiesza na ścianach. Natomiast dywan tutaj to jest po prostu prostokątna, długa makatka. Która jest głównym materiałem, jest albo papier, albo tkanina, i na tym materiale malarki różne wzory nanoszą, bo niekoniecznie są to kwiatowe, chociaż one oczywiście dominują, ale możemy także różne stenki rodzajowe zobaczyć różnych malarek. I takie makatki, zwane dywanami, zawieszane były przede wszystkim nad łóżkami. Za mną, nad łóżkiem, taki dywan. Jest namalowany bezpośrednio na ścianie. Ten, ten taki żółty pas biegnący z kwiatami, to jest bezpośrednio na ścianie. Znajdujemy się w domu pani Łączyńskiej, która właściwie to ma całkiem inny styl malowania. Jest piękny piec wymalowany i wszystkie są tutaj meble oryginalne. Na ścianach to już są motywy odtwarzane przeze mnie, przez moje koleżanki. W taki sam sposób, jak to wyglądało za życia pani rłowej.